Witam Państwa bardzo serdecznie. Potrójne Espresso zaczynamy. Lidia Burzyńska, Prawo i Sprawiedliwość. Dzień dobry. Dzień dobry, witam serdecznie. A także Paweł Krutul, Nowa Lewica. Dzień dobry. Dzień dobry. No dobrze, to zapytam Państwa, skoro już te pączki przede mną są, czy Państwo sami pieczecie pączki, Pani poseł? Sama Pani piecze swoje pączki, czy jednak w cukierni, jakaś dobra cukiernia? No, szanowna pani redaktor, no, nigdy nie kłamie, no i tym razem też tego nie uczynię. Nie, po prostu kupuję, aczkolwiek, tak jak powiedziałam, no ja niemalże często jestem gościem w cukierni kupującym pączki, więc tutaj znam, która cukiernia dobre pączki piecze. O, warto mieć dobre kontakty. Pan Paweł Krutul, panie pośle, pan sam swoje pączki piecze, smaży, czy też kupuje? Z ręką na sercu, moje zdolności kulinarne są zbyt słabe, żeby się porywać na zrobienie pączka, bo mógłbym sobie i komuś krzywdę uczynić. Także nie, kupuję w zaprzyjaźnionej cukierni. No dobrze, okej, to ja trzymam kciuki, żeby te pączki dzisiaj kupione były bardzo dobre. Mnie to wydawca kusi, przyznaje, tymi pączkami, ale już skupmy się na tym, co zdecydowanie ważne, poważniejsze. Zacznijmy może od Komisji Europejskiej, która no, po raz kolejny zaznacza, że nasz Trybunał Konstytucyjny i nasza Konstytucja się jej nie podoba. Pani poseł, czy to jest takie polityczne działanie właśnie w tym momencie, bo te wyroki Trybunału Konstytucyjnego z 2021 roku nie podobały się Komisji Europejskiej już przez długi czas. Natomiast no, dzisiaj jest moment szczególny, moment, w którym czekamy na decyzję, na opinię Trybunału Konstytucyjnego w sprawie ustawy o Sądzie Najwyższym. Pani redaktor, myślę, że ktokolwiek obserwuje życie polityczne, a szczególnie stosunek Unii Europejskiej, co najmniej od 2015 roku, to właściwie nie powinno zaskakiwać w żaden sposób ta decyzja, ta Komisji Europejskiej. Dlaczego? Ano dlatego, że być może nie podoba się, że Polska się rozwija, być może nie są zainteresowani wzmocnieniem Europy Środkowo-Wschodniej, być może Polska, wyrastając na państwo, które gospodarczo się rozwija, jest niewygodne, bo byliśmy potrzebni w innych celach i w innej konfiguracji, jeżeli chodzi o nasze członkostwo w Unii Europejskiej. Ja powiem tak, w 2004 roku, kiedy wstępowaliśmy świadomie jako społeczeństwo, był to wynik referendum, do Unii Europejskiej. I owszem, w wielu płaszczyznach życia naszej ojczyzny zdecydowaliśmy się na może scedowanie praw do instytucji Unii Europejskiej. Natomiast w żaden sposób nie było to, jeżeli chodzi o konstytucję, o sądownictwo. I teraz ten wyrok, który zapadł, że no, w Polsce dzieją się rzeczy straszne, że w Polsce nie ma praworządności, że Trybunał Konstytucyjny, który orzekł, że prawo, że konstytucja jest, stoi wyżej nad prawem Unii Europejskiej, no jest łamiąca praworządność. Ja, szanowni państwo, szanowny panie pośle, pani redaktor, nie dajmy się zmanipulować, ponieważ to jest po prostu nieprawda. Chciałabym zwrócić też uwagę na samą moc słów i tego przekazu, który oczywiście też i w mediach zagranicznych już się pojawił, że Komisja Europejska ocenia, że Trybunał Konstytucyjny łamie praworządność. Jak to w ogóle brzmi? To rozumiem, wszelki zabieg manipulacyjny w takim stwierdzeniu, w tych artykułach, które już się zresztą pojawiły, no nie ma czego się głęboko doszukiwać. To po prostu się dzieje, że ta manipulacja nawet w tych słowach jest bardzo duża. Paweł Krutul. Szanowni państwo, szanowne panie, Lewica wprowadziła Polskę do NATO, Lewica wprowadziła Polskę do Unii Europejskiej, staliśmy się pełnoprawnym członkiem. Niestety za rządów Prawa i Sprawiedliwości jakoś nie idzie to, ta współpraca jak najlepszym kierunku. Dajemy radę, pomagając naszym sąsiadom, niemniej jednak na tej płaszczyźnie Prawo i Sprawiedliwość, rząd Prawa i Sprawiedliwości sobie zupełnie nie radzi, czego dowodem jest to, że od
prawie 2 lat nie mamy środków z KPO. Jak to mawiał profesor, po prostu jesteście dyplomatołkami i trzeba to sobie uderzyć się w pierś. Państwo, jeżeli byście pracowali w firmach prywatnych, to by nikt was nie trzymał nawet jednego kwartału. Zostalibyście... Panie pośle, ale jakby wróćmy do Komisji Europejskiej. Pan nie widzi tutaj takich działań, które mają też i zohydzić, i zobrzydzić wizerunek Polski. No, tekst pod tytułem Trybunał Konstytucyjny łamie praworządność w Polsce, to brzmi naprawdę jak z jakiegoś horroru i media zagraniczne bardzo szybko to łykają, a dzisiaj wizerunek Polski też jest dla nas, powinien być przynajmniej bardzo ważny. Redaktor, ja naprawdę nad tym ubolewam, że Polska jest na pierwszych stronach, ale niestety jest to przedstawiane jako czarny charakter Unii Europejskiej. Ja naprawdę jako Polak Polska? Nad tym ubolewam. Polska jest czarnym charakterem Unii Europejskiej? Tak jest przedstawiany teraz, tak jak pani mówi po tych artykułach, to nie jest dobry PR dla naszego kraju. Chyba tutaj widzi pan albo ci politycy europejscy, czy pan sądzi, że oni nie widzą tego, co Polska robi od roku dla Ukrainy? Ale okay, czy wie pan, do kogo przyjeżdża Joe Biden drugi raz w ciągu roku? I to my jesteśmy czarną owcą w Unii Europejskiej? Pani, jeżeli chodzi o praworządność, jesteśmy tak przedstawiani i nad tym ubolewam. A wie pan, że Hiszpania i Niemcy miały podobną sytuację i jakoś tak głośno nikt o Hiszpanii i o Niemczech nie krzyczał? Ja jestem Polakiem i martwię się za swój kraj. Ja jestem dumny z tego, że Polska jako pierwsza pomagała naszym sąsiadom, Ukrainie, i czyni to dalej. Lidia Burzyńska, ad vocem, bardzo proszę. Szanowny panie pośle, więc powiem tak. No nikt nie zaprzecza, bo fakty są jednoznaczne, że wtedy akurat, kiedy wstępowała Polska do NATO, wstępowała do Unii, państwo byliście u steru władzy, ale skoro było tak świetnie, skoro tak cudownie państwo zarządzaliście, no to ubolewam, że albo w cudzysłowie ubolewam, że wyborcy, bo jesteśmy państwem demokratycznym, co do tego nie ulega wątpliwości, i praworządnym, szanowny panie, wybrali właśnie inne opcje, a od 2015 roku właśnie powierzyli ster władzy w naszej ojczyźnie rządowi Prawa i Sprawiedliwości, Zjednoczonej Prawicy. Ja powiem więcej. No, ale pani poseł, pani słyszy dzisiaj, że Polska jest czarną owcą w Unii Europejskiej. Chciałabym, żeby pani się do tego odniosła. Proszę pozwolić mi, ja jeszcze zanim czarną owcą zaraz się do tego odniosę, jeszcze pan bardzo mnie, chociaż odrobinę cieszy pana wypowiedź, że pan powiedział, że Polska jest przedstawiana. A więc nie powiedział pan, że Polska jest, bo pan w to nie wierzy. Jeżeli pan użył takiego sformułowania, jest pan Polakiem, żyje pan w Polsce, jest pan tutaj politykiem, więc jest przedstawiana. A dlaczego jest przedstawiana? Przedstawiana to, co powiedziałam, moja teza wcześniejsze. A jeżeli pan uważa, że rząd Prawa i Sprawiedliwości sobie nie radzi, że jest czarną owcą w Unii Europejskiej, no to szanowny panie, jak do czarnej owcy drugi raz w ciągu roku, to jest historyczne wydarzenie, przyjeżdża prezydent 20 lutego bieżącego roku do Warszawy, o czym pan mówi? Proszę pana, pan chyba nie wierzy tak do końca w to, co pan mówi. Być może jakieś przekazy, być może jakaś sugestia. No dobrze. Ja jestem dumna. To ma wsparcie militarne do praworządności. Pani pośle, za chwilę. Teraz ja chcę zapytać panią poseł, jako przedstawicielkę, Zjednoczonej Prawicy, co dalej? Mamy dzisiaj Komisję Europejską, która w taki sposób działa względem Polski. Mamy Trybunał Konstytucyjny. Komisja Europejska też porusza wątek między innymi pani Julii Przyłębskiej, czy też sędziów, tych, którzy się nie podobają innym sędziom. To już w ogóle jest jeszcze też inna historia. Takie wybieranie, ten sędzia mi się podoba, ten sędzia mi się nie podoba, ten jest okej, a ten jest nieważny. No ale pytanie, co dalej? Bo dzisiaj wiemy też, tak jak zaczęłam zresztą rozmowę z państwem, że Trybunał Konstytucyjny będzie miał dużo do powiedzenia w kontekście ustawy o Sądzie Najwyższym. I czy tu jest problem? I teraz pani redaktor, mamy problem, jeżeli chodzi o postrzeganie Trybunału Konstytucyjnego przez Komisję Europejską, ale mamy również problem z tym, że mamy taką opozycję, ponieważ szereg debat przedstawiających w krzywym zwierciadle i nie w prawdziwym obliczu naszej ojczyzny jest po stronie opozycji, która w Parlamencie Europejskim z ich inicjatywy wielokroć odbywały się debaty właśnie przedstawiające coś,
czego tak naprawdę nie ma. Bo gdyby było, to szanowny panie pośle, szanowna pani redaktor, u nas naprawdę prawo jest przestrzegane. Więc co dalej? Wydaje mi się, ja jestem tego pewna, musimy być konsekwentni. Nie możemy się dać manipulować, że Trybunał Konstytucyjny czy sędziowie orzekający w Trybunale Konstytucyjnym są wybierani politycznie. Bo proszę zwrócić uwagę, Polska nie jest jedynym krajem, który właśnie w ten sposób wybiera przedstawicieli Trybunału Konstytucyjnego. Natomiast ja wiem, tak to stanowi niezawisłość sądu, tylko przypominamy sobie, że miał się po 89 roku oczyścić nasze sądownictwo, a jak ono funkcjonuje, to doskonale państwo wiecie. No przez te lata chyba to zauważyliśmy, przez długie lata po 89, panie pośle, co dalej, bo jest to problematyczne sytuacja w kontekście tej ustawy? Nasze sądownictwo funkcjonuje coraz gorzej, na procesy się czeka coraz dłużej, są rozwlekane. Co się udało Ministerstwu Sprawiedliwości, nie przeszkadzałem pani poseł, to tworzenie funduszy i dawanie swoim. To się na pewno udało, to widzimy, to tę gręgoladę. To, co donosi dzisiaj Gazeta Wyborcza w Białymstoku, w Bobrownikach przekręty zarządów Prawa i Sprawiedliwości na prawie 500 000 000 zł. O przekrętach za chwilę, panie pośle, porozmawiamy, to panu obiecuję, bo przekrętów... VAT-owskie, 500 000 000 zł z polskich podatków pod waszymi skrzydłami na przejściu granicy. No dobrze, panie pośle... Wracamy do naszego tematu, bo do przekrętów za chwilę przejdziemy. Jakie stanowisko dzisiaj powinna zająć Polska, żeby przyspieszyć też decyzję Trybunału Konstytucyjnego, ale też żeby no jednak nie hamować tych środków z Krajowego Planu Odbudowy, ale przede wszystkim, żeby ta Komisja Europejska wreszcie przestała no, patrzeć na nasz każdy ruch, bo my mamy tu co robić. A Komisja Europejska ma też swoje problemy dzisiaj w Europarlamencie, ale jakoś na swoje ręce tak nie patrzą. Panie redaktorze. Oczywiście. Panie pośle, bardzo proszę, za chwilę pani poseł. Okej, pani poseł, pani redaktor, szanowni państwo. To, co widzimy, jak rozmawia się choćby z mieszkańcami Podlasia na spotkania, rząd Prawa i Sprawiedliwości od lat sobie z tym nie radzi. Premier Mateusz Morawiecki jest przedstawicielem naszego kraju, rozmawia z politykami najważniejszymi w Unii Europejskiej, również i na świecie oczywiście, jest do tego uprawniony i sobie po prostu nie radzi. Powinien zrezygnować, tak jak powiedziałem wcześniej. Niestety nasza reprezentacja negocjująca... I to rozwiąże problem, tak? Jak premier Mateusz Morawiecki zrezygnuje. Okazuje się, tak jak powiedziałem wcześniej, dyplomatykami. Nie radzą sobie, powinni odejść, powinniśmy wyborać. No ale problem zostanie wtedy, jak nikt go nie rozwiąże. I ściągnie środki z KPO, bo już niektóre kraje z tego korzystają, a nasi przedsiębiorcy nie mają tych środków, nasze samorządy nie mają, a jak widzimy, rządzący i rodziny Prawa i Sprawiedliwości się utrzymają. Dobrze, czyli rozumiem, że jak premier Mateusz Morawiecki zrezygnuje z pełnienia swojej funkcji, to wtedy pieniądze się znajdą i komisja się od nas, potocznie mówiąc, odczepi. Taki jest pomysł. Czyli właściwie pomysłu w tym przypadku przedstawiciel lewicy nie ma żadnego, ponieważ to, że sobie... Ale widzi pan upomina mnie, aczkolwiek ja pan, nawet... Pani nie poseł, teraz dźwięku, pani, dzielmy pan, sprawiedliwie, teraz pani poseł. Pan wchodzi w mój głos, więc tutaj odrobinkę... Bardzo proszę. ...innego szacunku. Więc tak, pan mówi no, takie argumenty, które w ogóle do mnie jako polityka, jako Polki nie docierają. Gdybyśmy zrobili taką hierarchię, stopniowanie zadanego przez panią redaktor pytania, to bym powiedziała, na pierwszym miejscu to przede wszystkim powinniśmy mieć mądrą opozycję, która nie ugrywa swoich... Szanowny panie, ja nie mówię tutaj bezpośrednio o lewicy, ale między innymi opozycję w postaci Platformy Obywatelskiej, która nie mając nic do zaoferowania Polakom, przede wszystkim i wyłącznie kusi się na lidera wszechwiedzącego w Unii Europejskiej. To po pierwsze, ja bym tutaj to na szczycie postawiła. Drugie, to przede wszystkim Komisja Europejska i Parlament Europejski, aby zajął się sprawami, które bez wątpienia są bardzo istotne, bardzo ważne, bo sprawa korupcji, sprawa właśnie braku
braku spójności, a więc kontroli instytucji unijnych, jest tu jak na dłoni pokazane, że brak praworządności to właśnie tam jest, a nie w Polsce. I to jest przede wszystkim to są te dwa elementy, które jeżeli będą usunięte, jeżeli opozycja się uspokoi, a parlament, Komisja Europejska zajmie się swoimi problemami i nie będzie wyimaginowanego problemu praworządności w Polsce wymyślać, to środki KPO, bo tutaj trzeba spuentować, te środki, panie pośle, byłyby zdecydowanie już w Polsce, gdyby nie jawne albo, nie wiem, wypadek przy pracy, gdzie pan Trzaskowski powiedział jednoznacznie, prezydent Warszawy, że dopóki rząd Prawa i Sprawiedliwości, środki KPO są zamrożone, jeżeli Platforma dojdzie do władzy, to środki zaraz popłyną. Zresztą... I tu postawmy przecinek, ja zapytam pana posła Pawła Krutula, panie pośle, czy pan, ja domyślam się, że pan jest bardzo mądrym człowiekiem na pewno i rozumie, co to znaczy słowo hipokryzja. Nie doszukuje się pan tak po prostu dzisiaj w Europarlamencie rzeszy wręcz hipokrytów, którzy mają niesamowite problemy z brakiem praworządności, etycznego działania, z łapówkami milionowymi wręcz, ale i to są bardzo często osoby, na przykład Ewa Kaili, która bardzo chciała sprawdzać praworządność, wysyłała delegacje do Polski, bo miała wiele do zarzucenia polskiej praworządności, a dzisiaj sama znajduje się w areszcie śledczym. No i tutaj chyba raczej nie ma co ukrywać, ale już się z tej sprawy nie wygrzebie. Zgoda, pani redaktor. Oczywiście, jeżeli są sprawy prowadzone i mam nadzieję, że zostaną do końca, jeżeli chodzi o wątek korupcyjny w Unii Europejskiej, wypalone żelazem do samego dna, jestem za tym, żeby tak się stało, żeby reszta kiedykolwiek pomyślała nad takimi działaniami, żeby lobbować za czymś, co nie jest zgodne z prawem, żeby się dwa razy zastanowiła. To jest bardzo dobry kierunek. Uważam również, że tutaj powinny być służby nie tylko belgijskie, ale wszystkich członków, czy wywiady wszystkich państw tutaj też taką pieczę ochronną nad politykami sprawowało i ostrzegało ewentualnie przed takimi działaniami. Unia Europejska, pani redaktor, pani poseł, to są sojusze. Państwo nie potraficie robić takich sojuszy w Unii Europejskiej. Potraficie się obrażać i wynikiem tego jest to, co jest. Ubolewam nad tym strasznie, bo jestem, tak jak powiedziałem, Polakiem i uważam, żeby ona po moim kraju pisano jak... Kropka tutaj. Ale jeżeli chodzi o korupcję, to wyjaśniliście korupcję na przejściu granicznym. Za waszych rządów 500 000 000 z polskich podatków straciliśmy. I kropka. Szanowni państwo, dobrze, to jeżeli o tej korupcji, no to ja bym chciała, żebyśmy... bo to, co się dzieje w tej Platformie, ja wiem, że pan Paweł Krutul nie w Platformie, tylko w Lewicy, pani poseł tym bardziej, ale chciałabym, żebyście państwo ocenili sytuację. No Rafał Trzaskowski ma kolejny problem, ale to już nie jest problem tylko taki regionalny, warszawski, to jest chyba problem Platformy Obywatelskiej. Rafał Baniak, pan Włodzimierz Karpiński, to są nazwiska, które dzisiaj przewijają się i nie tylko te. W artykule Gazety Polskiej Codziennie. Afera korupcyjna zaszkodzi karierze Trzaskowskiego przy szukaniu najbliższego współpracownika. Mówimy tutaj o ogromnych kwotach, o być może też łapówkach, różnych powiązaniach, ale też o ogromnych kwotach za gospodarowanie odpadami w Warszawie. No w Warszawie to jest problem. Mieszkam w Warszawie, mieszkam w domu, płacę te rachunki za odpady. I każdego roku otwieram oczy, ile to kosztuje. No, okazuje się, że zwykły Jan Kowalski może płacić rachunki, a ktoś inny może brać te pieniądze pod stołem. Jak państwo to oceniacie? Pani Lidia Burzyńska. Pani redaktor, widać tutaj jak na dłoni różne podejścia i różne standardy. Jeżeli chodzi o zwykłego Kowalskiego, z całym szacunkiem do każdego mieszkańca, to on musi się wywiązywać z powinności, bo tak powinno być właśnie. Praworządność powinna obejmować wszystkich obywateli, zarówno tych, którzy nie mają wpływu na rządzenie, w tym przypadku samorządu Warszawy, jak i zresztą w każdej jednej małej ojczyźnie, jak i ci, którzy są u steru władzy, czy mają inaczej, jeżeli nie są, ale są powiązani.
Więc to jest rzecz podstawowa i nad tym nie powinien się nikt zastanawiać i nad tym nikt nie powinien się rozwodzić. Natomiast pani redaktor, nawiązując do poprzedniej rozmowy, no niestety, jeżeli Unia Europejska, Komisja Europejska, ta, która w związku tych 27 państw ma być taką ostoją prawości, daje przyzwolenie na przechowywanie we wózku dziecięcym tyle tysięcy euro i nic z tym nie robi, tylko zajmuje się Polską, no to nie dziwię się, że poplecznicy, w tym przypadku Platforma Obywatelska i pan prezydent Rafał Trzaskowski i jego znajomi, no nie boją się, albo inaczej, tego typu działania są dla nich normalne. Pytanie do pana posła z Lewicy. Panie pośle, uważa pan, ja tak myślę, że dzisiaj Lewica oczywiście walczy o każde głosy, z Platformą się ostatecznie nie dogadała. Rozumiem, że dzisiaj jest jakaś taka cicha satysfakcja, że ta Platforma ma takie problemy, że tam są te nazwiska, które przeszkadzają Tuskowi i pytanie, co sam Tusk z tym zrobi, z tymi nazwiskami? Nie ma w nas radości. My mamy przede wszystkim jako opozycja, demokratyczna opozycja, i główny cel, odsunąć w październiku w wyborach Prawo i Sprawiedliwość. To jest program. Nie, ale i dlatego z tymi listami też jeszcze temat nie jest zamknięty. My jesteśmy otwarci jako Lewica, możemy pójść sami, jesteśmy w stanie to zrobić, ale uważamy, że w połączeniu, nie wiem jeszcze w jakiej konfiguracji, więcej moglibyśmy uzyskać mandatów w polskim ale Sejmie. Ale już to jest przesądzone, już tak zakulisowo słyszę, że no nie ma szansy na te Nie, panie redaktor, nie jest przesądzone. Myślę, że najbliższe tygodnie pokażą finalnie. A to Lewica bardziej chce, czy Platforma? To oboje musi chcieć. No to jest, wiadomo, że to jest małżeństwo z rozsądku, żeby odsunąć Prawo i Sprawiedliwość od władzy. To jest nasz cel główny i musimy to wszystko zrobić, żeby A nie, to uczyć. Żeby Polakom żyło się lepiej? Bo ja myślałam, że w ten nie, sposób. No, chcemy, żeby jak Polakom... tak źle jest? My chcemy, żeby Polak przy starciu z machiną Prawa i Sprawiedliwości, czego przykładem jest choćby wypadek sprzed 6 lat z panią premier Szydło, dawał rady, a nie, że cała machina państwowa była przeciwko jednostce w naszym kraju. To jest po prostu prawo. No dobrze, to wróćmy do tego pana Trzaskowskiego. Tak, jest to problem wizerunkowy dla całej Platformy, czy nie, i ta afera, wielka afera śmieciowa? Każda afera jest problemem wizerunkowym bez względu na barwy polityczne. No trzeba to wyjaśnić. Wiadomo, że jeżeli chodzi o śmieci, to mieliśmy ogromne problemy z palącymi się, z wysypiskami w całej Polsce. W co uwikłani byli również tego, co reporterzy donosili, samorządowcy również ze strony Prawa i Sprawiedliwości. To płonęło. Trudno było znaleźć winnych. Trudno było dopatrzyć się, dlaczego te śmieci przyjeżdżały, mieszkańcy protestowali. To nie jest prosta sprawa, ale każdą sprawę trzeba wyjaśnić do spodu i żeby to opinia również publiczna poznała. Prawda. Dobrze, drodzy państwo, to może na koniec zapytam. Wizyta Joe Bidena, druga wizyta w ciągu roku. Ważna wizyta, do której się przygotowujemy. Tylko pytanie, jak ten rok, co ten rok dał? Co te pakiety sankcji też dały? Taki sojusz polsko-amerykański, on zdaje się już jest bardzo silny. Został taki odnowiony z wojną. Te relacje też zupełnie inaczej się nasze potoczyły, o wiele lepiej. I ta współpraca. Ale ostatecznie wszystko kończy się na Ukrainie i na tym, jakie szanse Ukraina ma, jakie szanse, by ta wojna zakończyła się jak najszybciej. Lidia Burzyńska. Pani redaktor, wizyta prezydenta Stanów Zjednoczonych jest jakoby zaprzeczeniem tych wszystkich teorii i tez, które pan poseł był łaskaw w tym programie wyartykułować, że Polska no, jest taką czarną owcą, że Polska w ogóle się nie liczy. No to proszę pana, wczoraj nie wiem, czy pan słyszał, ale udzielił wywiadu między innymi ambasador Stanów Zjednoczonych w Polsce Mark Brzezowski i on powiedział jednoznacznie, że Polska jest to kraj, który, jeżeli chodzi o stosunki polsko-amerykańskie, jest w bardzo dobrym momencie. Że Stany Zjednoczone bardzo doceniają nie tylko Polskę jako ten kraj przyfrontowy, kraj, który dzięki któremu i z którym współpracuje i pomaga Ukrainie zaprzestania tej mocarstwowej agresji Putina, którą Unia Europejska
Polska, mimo Polski, mimo wystąpienia, przypomnijmy sobie, w 2008 roku wizjonerskiego prezydenta świętej pamięci Lecha Kaczyńskiego, Unia Europejska no, nie liczyła się z tym. Tylko ta ciemna strona Polski, ta, z którą się nikt nie liczy, ona jedyna upominała. To jest po pierwsze. Ta wizyta to przede wszystkim również pokazanie i współpraca za czasów rządów Prawa i Sprawiedliwości, gdzie ponoć według pana w ogóle się nasz kraj nie liczy, to jest zwiększenie flanki wschodniej. Na terenie naszej ojczyzny, powinien pan wiedzieć, stacjonuje około 10 tysięcy żołnierzy amerykańskich, które wzmacniają nie tylko Polskę, ale również i Unię Europejską. I kończymy, pani poseł, bo jeszcze pan poseł. Wizyta prezydenta to bardzo ważny gest, również dla naszego kraju. Pani poseł, tak druga strona medalu. Proszę zobaczyć na mapie Europy, gdzie Polska leży. Polska jest hubem do przerzucania militarnego. Dostarczaliśmy jako pierwsi i chwała nam za to, że pomagamy naszym sąsiadom. Proszę zobaczyć, że wydajemy miliardy złotych dla przemysłu amerykańskiego zbrojeniowego. Także wydajemy ogromne środki. Za rządów lewicy mieliśmy offset za F-16. Za rządów Prawa i Sprawiedliwości nie mamy żadnego offsetu. Nie mamy technologii ze Stanów Zjednoczonych. Czy państwo tego nie widzicie? No a za rządów poprzedniej władzy, PSL i Platformy, zamykano jednostki wojskowe na przykład. Bo nie ma przemysłu rozwijanego. Zgłaszamy poprawkę na Komisję Obrony Narodowej, żeby 50% z budżetu MON-owskiego rekordowego trafiało do Polski. Dziękuję. Nie zaklinać, panie pośle, rzeczywistości. Dziękuję bardzo za dzisiejsze spotkanie. Dziękuję pani poseł za dzisiejsze spotkanie. Dziękuję panu posłowi. Życzę miłego, słodkiego czwartku, dobrych pączków i dobrego później weekendu. Dziękuję za wspólny czas. Lidia Burzyńska, Prawo i Sprawiedliwość, Paweł Krutul, Nowa Lewica. A już za chwilę pani doktor Agnieszka Rogozińska z Instytutu Nowej Europy o sytuacji Ukrainy, o tym, jak może wyglądać też ta wizyta Joe Bidena w Polsce, czy pojawi się również na niej Wołodymyr Zełenski.